Witam szanownych i serdecznych widzów w kolejnym odcinku z giereczki Kroniki Myrtany Archolos. Na samym starcie możecie zostawić co? No dziś z lajka, komentarz i subskrypcję. A my kontynuujemy sobie tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. A i dzwona możesz zostawić, bo ja tak wrzucam nieregularnie odcinki, że jak zostawisz suba, to często mogą cię ominąć. A tak jak masz dzwona, to zawsze dostaniesz powiadomienie, więc spoko. Moi drodzy, widzimy się tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Tu od razu dzieje się akcja, więc tu od razu zaczynamy. Od poprzedniego odcinka mieliśmy poszukać dla Corteza rzeczy, które zostały wyrzucone, ponieważ ich statek został zatopiony. Jak widać, tych rzeczy pływa tu całkiem sporo. Tam znajduje się jakaś dziewoja, którą musimy uratować, a tutaj jakiś trupi statek, więc... Nie szedłem za daleko, tylko postanowiłem od razu zacząć odcinek. I takim akcentem sobie zaczynamy. O, jest jakiś wpisik nowy. Czy ja znalazłem już wystarczająco rzeczy? Martwy pirat miał przy sobie sporą działkę ziela, powinienem oddać ją Cortezowi. A no to oczywiście, że oddam, to już mam sporo tych paczek tego Corteza. Ja myślę, że Cortez, kurwa, będzie zadowolony. Będzie pan zadowolony, panie Cortez, coś tak czuję. Jak my tyle ziela mamy... A, bo ja tu mam zajebiste skakanie, nie muszę biegać tak wolniutko. No i to jest, kurwa, przydatna umiejętność. Jednak opłacało się w zręczność iść tylko po to, żeby tak zadupcać, kurwa, skoki jak Adam Małysz. Musimy się dostać na tamtą półkę skalną. Chyba tędy. Chyba nie ma innego wyboru. I porozmawiać z postacią, która się tutaj znajduje. Jeszcze można przeskoczyć z tej półki skalnej na tamtą półkę skalną. Czy my coś znajdziemy tam ciekawego? Jabba dabba du, kurwa. Jest tu coś ciekawego? Widzicie, jakbyśmy nie mieli zręczności, to byśmy nie znaleźli nic. Oj, kurwa, i dupa. Myślałem, że się popiszę. Co tam widzowie ciekawego? Nigdy nie wiem, co mam mówić na całym starcie, bo się trzeba rozgrzać, pozbierać myśli i nigdy nie wiem. Neta nie mam, kurwa. Ale słuchajcie, nie mam neta, więc nie mógłbym wam w teorii wrzucić odcinkę dzisiaj, co się pojawia u mnie, a u was tydzień temu. Z tydzień temu pewnie, bo tak mam trochę ponagrywane na zapas. Ale jakoś mnie tak wczoraj podkusiło, co mówię, a wrzucę normalnie wcześniej. I wrzuciłem wcześniej i się wrzucił. I dzisiaj dzięki temu powinny być płynne te odcinki i tego. A tu co się stało? O, ona jest ranna. I nie powinno być żadnej przerwy. Dobra, skoro ona jest ranna, to porozmawiajmy sobie tutaj z Herdis. Tamica. Nie zbliżaj się do nas. Przysięgam, że cię zabiję. Spokojnie, nie zrobię wam krzywdy. Obiecuję. Jesteś jednym z tych przeklętych przemytników. Zaraz skończysz jak tamten, na łódce. Nie mam z nimi nic wspólnego. Wręcz przeciwnie. Nie tak dawno mnie też przewieźli na wyspę. Ciebie? Niby skąd jesteś? Przypłynąłem tu z Londra. Co? Z Londra? Kłamiesz! Mieszkałyśmy całe życie w mieście i nigdy cię tam nie widziałam. Nic dziwnego. Moja rodzina mieszkała poza miastem. Jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, powiedz mi, jak nazywa się karczma przed wjazdem do miasta? Duma wyspiarza. Może rzeczywiście mogę ci zaufać, ale mam cię cały czas na oku. Twoja przyjaciółka nie wygląda zbyt dobrze. Zabrakło nam wody. Mili oddała mi swoją porcję. Masz może coś do picia? To dobra dziewczyna, musisz jej pomóc. Tak, tobie też nie zaszkodzi się napić. Proszę. Dziękuję. Nigdy nie przypuszczałam, że picie może być takie smaczne. No i co tu się dzieje? Halo, halo? Co się stało? Kim ty jesteś? Spokojnie, jestem tu, by wam pomóc. Czujesz się już lepiej? Tak, wciąż czuję się słabo. Ale chyba mogę chodzić. Cieszę się. Teraz będziemy musieli pomyśleć, jak was stąd wydostać. Dziękuję ci. Porozmawiaj z Herdis. Ja potrzebuję jeszcze chwilę, żeby dojść do siebie. Luz. Jak dobrze, że Mili jest już przytomna. Bałam się, że już się nie wybudzi. Dajmy jej jeszcze chwilę. W międzyczasie mam do ciebie parę pytań. Dobrze. Co chciałbyś wiedzieć? Możesz mi powiedzieć, czy przewoziliście jakiś ładunek? Tak!
przed zatonięciem statku naładowali łódź bronią, ale po tym, jak zacumowałyśmy tu z Mili, wyrzuciłyśmy paczki do wody. Co zrobiłyście? Jaki był w tym cel? Ci ludzie nie zamierzali ciąć nimi mięsa. Postanowiłyśmy pokrzyżować ich plany. Pewnie leżą gdzieś na dnie w obrębie wyspy. Jeśli zanurkujesz, to może uda ci się je znaleźć. Co zamierzali ciąć? Nie mam innego wyboru. Zaraz, a co z nami? Wydostanę was. Bunt? Stąd. Wpierw muszę zdobyć tę broń, bo w innym wypadku wolałabyś nigdy nie opuścić tej wyspy. Jak uważasz, ale im szybciej się stąd wydostaniemy, tym lepiej. Jakim cudem pozbyłyście się tego pirata? Ten pachołek był bardzo brutalny. Wykracza to poza możliwości. My wiosłowałyśmy, a on sobie popijał gorzałkę. Nieustannie nas poganiał. Domyśliłam się, że nic dobrego nas z nim nie czeka, więc pozbyłam się go przy pierwszej okazji. W końcu pijaczyna zasnął. Wzięłam jego nóż i wbiłam mu go prosto w jego pusty łeb. Mili była przerażona, ale co miałam zrobić? Chciałby zrobić z nas swoje służki albo kurtyzany. Erdis, jaka kurwa samica alfa. Dobra, cholera, dziewczyny wyrzuciły pozostały ładunek do broni do wody. Nie mam innego wyboru, jak po niego zanurkować. Kurwa mać, ale gdzie do wody? Do wody, ale... Ale gdzie? Ale gdzie? Bo nie słuchałem. Gdzie to będzie? Ty mi powiesz coś jeszcze ciekawego, czy nie? Musimy iść najpierw po ładunek, a później pewnie tutaj... uratujemy, taki jest pewnie plan. To co oni zamierzali tą bronią zrobić? Czy ja dobrze rozumiem? Znaczy, chyba że po prostu dostarczali broń, ale możliwe, że oni po prostu chcieli zabić Corteza. I jak uratujemy Corteza, to my będziemy kurwa tak ustawieni. Gdzie oni? Ona mówi, że jakby do wody wyrzuciła ten ładunek, ale kurwa gdzie? To będzie bardzo pewnie ciężkie do ogarnięcia, gdzie ona to wyrzuciła. Dlatego myślę, że zrobimy tak zwany stop. I widzimy się zaraz, jak znajdę ten ładunek, gdzie on się znajduje. Bo tak to chyba będzie ciężko go wypatrzyć. Zaraz się widzimy, widzowie. Dobra, widzowie, po 10 minutach opłynięcia kurwa całego wybrzeża na spotkę Speeda udało mi się znaleźć. Było to dosłownie tutaj. A ja biegałem przez całą wyspę kurwa, podążałem, żeby to znaleźć. Paczka z bronią, no dobra, mamy jeszcze jedną tu chyba paczkę z bronią. Poszukajmy, serio, przeszukałem wszystkie możliwe miejsca, nawet mnie zaatakował jakiś ten, jakiś kurwa ten, wąż, tylko to nie był wąż taki wodny, czy tam bagienny, czy jak on się tam nazywa, to był jakiś wąż kurwa na gigakoksie, to był wąż morski i cały czas mnie skurwibon gonił, nie wiedziałem co mam zrobić, bałem się swoich idoli. I no, było ciężko, ale udało się to jakoś przeżyć. I serio, tak daleko przepłynąłem i znalazłem przy okazji ślady, słuchajcie, jakiejś krwi, więc możliwe, że wiem, gdzie się udali pozostali tutaj, pozostałe kurwa gagatki tego całego statku, albo przynajmniej ich truchło. Znalazłem trzecią paczkę, nie ma sensu dłużej szukać. Cortez powinien być zadowolony, że w ogóle udało mi się odzyskać część broni. Jest i druga, ale to wciąż mało. No tak, czyli wszystko mamy. Paczki odnalezione. Czy my teraz chcemy porozmawiać z tą laską? Czy my będziemy musieli najpierw porozmawiać z Cortezem, a później do niej... Ej, chyba było coś tam do podniesienia. I później do niej wrócić? Nie wiem. Porozmawiajmy może teraz i zobaczmy. Kamień ze serca. Co teraz? Teraz musimy się przedostać na brzeg. Umiecie pływać? Tak, ale nie wydaje mi się, żeby Mili dała radę przepłynąć taką odległość. A co z łodzią? Jest sprawna? Sama łódka jest w jednym kawałku, ale straciłyśmy wiosła. Plus trzeba się pozbyć ciała tego zbira. A co ci przeszkadza to ciało? Sama go zabiłaś. Nie będę płynąć z trupem. Pozbądź się go! Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, jednak samica beta. Ech, no nic, no to idziemy. A my takie simpy? No i giną tu kurwa. Nie no, dobrze. No pozbyli się złych ludzi. Trzeba coś z tym zrobić. Zwłoki. To już przeszukaliśmy. Przesuń łódkę. I ona będzie przesunięta, nie? To jest kurwa mistrzostwo świata w tej gierce. Uwielbiam to. Łódka naprawiona i co? Ciało, pozbyłem się ciała?
Herdis i Mile nie dadzą rady dopłynąć do brzegu. Muszę zrobić prowizoryczne wiosło. Spróbuję ściąć jedną spalnię. Mogę teraz zapomnieć o pozbyciu się zwłok pirata. Też zapomnieć. Dziewczyny nie wejdą do łodzi, póki gnije tam ten nieszczęścik. No to pozbyty się, czy nie? Myślę, że jak przesunąłem tego. Przesunąłem łódź, to widzę, że nie ma jego ciała, więc chyba mission complete. Teraz trzeba ściąć jedną z palm, tak? Żeby ogarnąć im jakoś prowizoryczne tutaj prowizoryczne wiosła. Zetnij. Nie ta strona, dobra, zetnij. Święte? Nie wiem. Wiadomo, że gra ma swoje ograniczenia, ale fakt, że twórcy gry tak zrobili, to już jest dla mnie, kurwa, mistrzostwo świata. Że ja mogę jakieś tutaj palmy ścinać, nie? No i zaścięte? Ścięte, tyle wystarczy. Kurwa, jeszcze animacja spadania, to jest jakieś mistrzostwo świata. Dobra, wracamy. Wiosło mam, nieszczęśnika chyba też nie ma, więc chyba gituwa. Prawda? Aha. Coś chyba nie gituwa, co się dzieje? Czyli nie wejdę do łodzi, póki gnije ten nieszczęśnik. Nie mogę też zapomnieć się o pozbyciu zwłok. Próbuję ściąć jedną z palm, muszę zrobić prowizoryczne wiosło. To jak mam zrobić prowizoryczne wiosło? Ja coś zyskałem? Weku? Nie do końca. Zresztą ja mam wiosła, weku. A nie, to miotło. No też by dała chyba radę dopłynąć miotłą. Tego już ściąć nie mogę. To co teraz, widzowie? Ja taki, znaczy wstałem, no nie, że jakoś niedawno wstałem, ale też jakoś turbo nic nie robiłem, oprócz tego, że a, palma jeszcze tu jest, trzeba najpierw zrobić wiosła, no ta. No racja, widzowie. Więc musicie mi wybaczyć początkowy nieogar, bo zrobiłem sobie śniadanie i w sumie tyle by było. Koniec misji na dziś. I usiadłem do nagrywania. Tak, dopiero się budzę. Palma, cyk. Kawałki drewna palmowego. Nie nadaje się do wyrobu broni, ale przy ognisku można wykonać z niego proste wiosło. No dobra, mamy aktualizację misji. Ścięcie palmy było dobrym pomysłem, ma teraz wystarczająco dużo drewna, wystrugać jakieś prowizoryczne wiosło. Muszę usiąść przed ogniskiem i zacząć pracę. No dobra. Myślę, że trzy razy prościej by było kupić to wiosło, ale jest chuj. Wykonajmy je. Chcę usiąść przy ognisku, a nie gadać z wami. Wystrugaj wiosło. Tyle wystarczy. No i miodzio. Starzyznę mi aktualizację 2. To co wystrugałem może i nie przypomina wiosła, ale powinno wystarczyć. Wszystko gotowe. Mogę dać znać dziewczynom, że niebawem wyruszamy. Możemy ruszać. Możemy ruszać. Naprawdę? Mili już się lepiej czuje. Nie ma co tego opóźniać. Dobra, wsiadajcie na łódź. Nim się obejrzycie, będziemy na drugim brzegu. Macie dalszy plan, gdzie chcecie się udać? Nie wiemy. Jest to dla nas obca wyspa, ale razem z Mili na pewno damy radę. Bez obrazy, ale jeśli puszczę was same, to w ciągu godziny będziecie martwe. Przed wami ogromne bagno pełne potworów. To co mamy zrobić? O kurwa. Pystań jest niedaleko stąd, może tam się dobrze wami zajmą? Nie zajmą się dobrze wami w przystani, nie. Pomogę wam przeprawić się na winnicę przez bagno. To jest problematyczne, bo tam są węże morskie. A z wężami morskimi jest taki problem, że nie jestem w stanie je zabić. Więc kurwa... No ciężka decyzja, ale chodźmy do tej winnicy. Pirat mówił, że niedaleko stąd jest przystań. Nie lepiej udać się tam najpierw? Wierz mi, jeśli was tam zaprowadzę, to nie czeka na was tam nic dobrego. W najlepszym wypadku skończycie jako kurtyzany zabawiające tamtejszych łotrów. Dobrze, że nam to mówisz. Właśnie takiego koszmaru chciałyśmy uniknąć. W drogę. O, nie będę musiał... Dalej powinno być już bezpiecznie. Okej. Jeśli pójdziecie wzdłuż drogi, dojdziecie do winnicy. Tamtejsi ludzie wam pomogą. Wasz los na pewno będzie lepszy, niż gdybyście zostały w przystani. Dziękujemy ci za wszystko. Jeśli się jeszcze spotkamy, nagrodzimy cię. Dzięki. Dobra, którędy ja muszę wrócić teraz, bo jesteśmy dość daleko zapewne.
No tędy, nie mamy innego wyjścia, to co? Poteczka i lecimy? Może potka, nie ma co mardować potki. Ja mam kurwa takie skoki wykonuję, chłopie, ja jestem Adam Małysz, kurwa, Jana Honen. Wszystko razem w jednym. Nic tu nie ma. I jeszcze przy okazji pozbieramy pewnie jakieś fajne rzeczy tutaj ze skini, więc... Nie raszujmy na spokojnie, widzowie. Chociaż coś czuję, że już byłem w tej jaskini, to chodźmy. Mam nadzieję, że one dotrą do tej winnicy całej zdrowej. Gdzie my w ogóle kurwa idziemy teraz? To jest jakaś droga, tak? A, bo to są dwie drogi do jakby... na bagna. Dobra, zróbmy save'a, bo bardzo dawno nie robiłem save'a. Trochę myślę minęło od save'a. Nawet nie pamiętam, czy z 15 minut temu nie robiłem save'a, więc 20 minut temu. Warto jednak częściej trochę zapisywać i chodźmy tam. Myślę, że nie będzie to najcięższa podróż. Póki nie spotkamy cieniostwora, to jest kurczę gituwa. Gobliny? No kurczę, powinniśmy sobie poradzić. Szczególnie, że zobaczcie skąd my strzelamy. Chyba, że mnie masą rozpierdolą, ale widzę, że zanim oni tu dobiegną, to koniec masy, skończyło się. Ty, a to nie jest droga nigdzie. To jest po prostu pusta jaskinia, w sensie jaskinia. A, ja nawet nie mam jak wydobyć żelaza, kurczę. Jakaś skrzyneczka, ciekawe czy ją w ogóle możemy otworzyć. Muszę zaopatrzyć się w kilofy, nie wiem skąd się zaopatrzyć w kilofy, pewnie na tym. Pewnie na targu kupimy kilofy. No jeszcze kiedyś będzie trzeba odwiedzić tutaj naszą kopalnię złota, nie? To nie jak tak, no niestety nie mogę tutaj wydobywać rzeczy, a szkoda, bo one też się sprzedam po fajnej cenie. U jednego z kowali w mieście. To zawsze fajny biznes. I zawsze to kurczę tutaj dwa razy, a że wydobycie mamy na stówę, no to... to w 3 sekundy bym to... w 3 sekundy bym zarobił 300 golda. Kurwa mać, czarny niedźwiedź. Takim przeciwnikiem się jeszcze nie mierzyłem. Ale widzowie, jestem gotowy na nowe wyzwanie. Czarny niedźwiedź. Pyk. Najpierw z dystansu. Któraś musi trafić strzała, prawda? Oj. Nie mamy szans, widzowie. Ewakuacja. Tak. Pozdro. Trzymaj się tam w tej niedźwiedziowni. Sztylet. O, zwłoki. Poczekaj. Nie ma co się spieszyć, panie czarny niedźwiedziu. Tyk. Tak nas nie dogoni, chyba. O kurwa, coś mnie goni. Coś mnie tutaj jakieś tego. Kurwa, te bagna zajebane. Ty, tam widzę, ktoś umarł. I to jeszcze jeden z naszych. Czy coś mnie goni? Nie powinno. O kurwa, goni. A to bąk. Bąk. Truteń bagienny. Dobra, na chillku. Sejwik. Już jesteśmy przy przystani. Jest jeszcze jedno miejsce, które w tej... tam chciałem odwiedzić, bo widziałem, że... znajduje się tam miejsce, gdzie było dużo śladów krwi. O, tam się w ogóle ktoś... kurwa, jakiś przemytnik z aligatorem. Zaraz mu pomożemy, spokojnie. Jaka tu w ogóle akcja jest? Bagienny jaszczur. Powinniśmy go rozpierdolić, więc się nawet trochę... nawet się nie martwię o to, że nie mam hapy. Pyk, dobra. Rozjebana. Ty co tam robisz, kolego? Już idziemy na pomoc. Ratunek. Mam nadzieję, że przemytnik to nasz ziomuś, a nie... Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Gituwa jesteśmy? Proszę, pomóż mi! Co się stało? Rozbiliśmy się. Próbowałem przedrzeć się przez bagno. Ten cholerny truteń wybuchł mi prosto w twarz. Nie mogę oddychać. Cholera, czuję jak to gówno pali mnie od środka. Posłuchaj, statek poszedł na dno razem z większością towarów. Gdy tryfowałem na belce, widziałem jak część rozbitków w szalupach wylądowała na pobliskich wysepkach. Kilka osób razem ze mną dotarło do brzegu na południowy zachód stąd. Te gnojki rozkradły co się dało i ruszyli w głąb bagna. I jeszcze jedno. O. Zaraz po wejściu do przystani motyw natrafiłem na ciężko rannego pirata. Pomimo podania mu eliksiru leczniczego zmarł. Pirat wspomniał też o rozbitkach na pobliskich wysepkach. To wiemy, że oni, że są rozbitki na tego, na pobliskich wysepkach, który, niektórzy ruszyli w głąb bagna od strony południowo-zachodniej plaży. To jest prawdopodobnie manifest okrętowy. Zaraz sobie to przeczytamy. To jest prawdopodobnie miejsce, do którego chciałem się udać, natomiast
udamy się tam w troszeczkę inny sposób niżeli bagnami, bo zrobimy tak, że udamy się do przystani i z przystani udamy się na te plaże i w głąb bagna dopiero. Zwłoki górnika. O, miał jakąś paczkę przy sobie. O kurwa, ty, to ta misja. Zatrwienia na ciała górników. Znalazłem przy nich oznakowanie paczki. Wygląda na to, że w okolicy jest ich więcej. O kurwa, no to jak... Nie ma chłopców, panowie, poczekajcie. Najpierw notatkę, którą znaleźliśmy. Spokojnie, za dużo rzeczy się dzieje. Lista, manifest okrętowy, czytajmy. Paczki z gronią, kufer sztab z magiczną rudą, skrzynie wypełnione po brzegi złotym i biżuterią, szkatułki myrtańskiej biżuterii, wolki z magiczną rudą. Udało mi się zdobyć manifest okrętowy. Wynika z niego, że piraci przewidzieli sporo cennych towarów. Podejrzewam, że większość z nich jest już nie do odzyskania i znajduje się na dnie oceanu, ale gdyby udało mi się zdobyć ich po trochę, choć kilku kategorii, to może mi się uda uspokoić Corteza. No dobra. I coś tam musimy przeszukiwać, te zwłoki, i szukać tutaj tych rozbitków. Rozumiem, co to masz? Notatnik łowcy. Zaraz przeczytamy, widzowie, spokojnie. Ja bym wrócił i się kimnął, bo nie chce mi się pić potek. Za dużo kosztują te potki, co wy. Dziennik Alice, to nie jest ten dziennik. Tutaj jakiś tom wprowadzenie. Mądrości generała, notatnik łowcy. Gdybym tylko wiedział, jak mozolne będą te poszukiwania, to nigdy bym nie wziął się do roboty. Na szczęście w końcu udało mi się odnaleźć jakiś trop. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Lena jest na tym bagnie. Pytanie tylko, kto mógłby być na tyle szalony, by porwać jakąś biedną dziewczynę i prowadzić ją tak głęboko w dzicz. Mam tylko nadzieję, że nie jacyś szaleńcy, albo co gorsza, jacyś kultyści. Okej. Okay. Kurwa, no nie wiem, widzowie. Czy my powinniśmy wypić potkę i po prostu zadupcać po tych bagnach? Z drugiej strony, no patrz ile ja mam tych rzeczy do zjedzenia. Odnowa punktów trafień i trwa coś tam? A co to daje? Pokaż. Aha, speed daje. Potrawkę szybkości. O kurwa, to teraz szybko trzeba coś innego. Premia do siły? Dobra, jem to. Odnowi mi to życie. To jest najważniejsze. Premia do many to nie chcę. Chciałbym to może. A to mało odnowę. Kurwa, ja nie mam jakichś fajnych rzeczy. Kluski z goblinimi jagodami. Kurwa. Co to jest? Kapucha, jemy. Dobra, i potka, spokojnie, cyk, i potka. No i myślę, że jesteśmy w domu. Pobiegajmy trochę i poszukajmy, co tu się w ogóle dzieje. Myślałem, że ta misja będzie mniej skomplikowana, niżeli jest. To, o, faktycznie, jest kurwa tutaj tych. A to są węże błotne, to są kurwa bobki, ale węże morskie... Siekiera przeciwnik, no. Mocny przeciwnik. Nie wiem, na jakim poziomie muszę być, kurwa, ile damage muszę zadawać, żeby to gówno pokonać, albo tego niedźwiedzia. Ale odpowiedź jest, kurwa, zbyt dużo. Pakiet stali, jeden z towarów dla Corteza. Pyk. O, i ten! Kilofa mamy od razu, ale no nie wykorzystamy go teraz. Bagienny jaszczur. Kurwa, ile tu rozbitków po tych bagnach. Ja to wszystko po tych bagnach zadupcam solo, ty. Nic tu nie ma. Cortez tam mi chyba, mam nadzieję, oblodzi po tym wszystkim. Proszę nie spadać tu, panie niedźwiedziu. Umówmy się. No to nieźle, kurwa. Wydupcasz. Chyba, że cię... No nie, no ty pijany jesteś, panie niedźwiedziu. Chowaj ten łuk mnie, kurwa. Nie, no chowaj łuk. Co to niedźwiedź taki, kurwa, szybki jest? O kurwa, co my tacy wolni? No idź. Marvin, ciołku jebany. Gida. Ale niebezpiecznie, fyst. Biegniemy, biegnij. Ten niedźwiedź jest jakiś pojebany, biegnij. Tu jeszcze są zwłoki chyba, które nie przeszukałem. Kurwa, czemu on ma mnie w rężu nadal? Zgub ręża. Nie, przestań mnie gonić. Skurwę, synie. Dobra, dopierdolę cię golemem jebanym. Golem. Wyzwanie golema, 5. Rozpierdoli się golem, chłopie. Dzida na niedźwiedzia. Zobacz, co tam masz. Biegnij. Dasz radę sobie? Kurwa. Golem versus niedźwiedź. Nie no, ten niedźwiedź to jest jakiś pojebany. Ty żartujesz, kurwa? Mi golema rozpierdoli w pół. Tylko żeby się na mnie nie rzucił, bo jesteśmy w... O, no to świetnie. Co to jest, kurwa, za niedźwiedź? Że on rozpierdala golema w pół.
Ja pierdolę, widzowie, jaka misja ciężka. To jeszcze chyba nie na ten poziom, co jest grane? Mamy zajebistą zbroję, mam awans, przyzwałem golema, on tak. Śru, kurwa. I po golemie, co jest grane? A z golemem miałem cię, z golemem jest kurwa ciężko tego, zabić golema, więc... Więc no, szanuję. Mam, widzę, jakiś gra mi się ładuje. U was się ładuje gierka normalnie, u mnie jest taki ekran... Dobra, nieważne, wszystko działa. Nie mam podki teraz, tak? No pewnie, że nie mam. Po co bym miał? Czy nieźwieź mnie zaczął... Czy nieźwieź mnie zgubił? Chyba nie do końca, kurwa. Unik! Unik! Pomocy, kurwa! Zaraz, co tu lezie, duch! Napierdol temu nieźwiedziowi. Szybki save kolejny. Noga mi ścierpła. Tragedia się dzieje. Ała, ała, moja noga. Nienawidzę ścierpniętej nogi. Jebane mrówki na całym ciele. Duch, pomóż mi z niedźwiedziem. Co robi ten niedźwiedź? Ty kurwa, chodź tu. Bejtuję go, bejtuję. Duch. Rozpierdolisz go? Mam wrażenie, że niedźwiedź rozpierdoli ciebie. Kurwa, jaki mocny przeciwnik, widzowie. Trzeba taktycznie ogrywać w ogóle. Szybko, szybko, czarny niedźwiedź. No coś tam mu pomożemy, temu duchowi, ale coś czuję, że... Właśnie dlatego nie gram w horrory. To jest zwykły niedźwiedź w grze komputerowej. Jakbym kurwa w horrora zagrał, to tak bym się zesrał. Więc coś zobaczył, że na mnie biegnie. Kiedyś trzeba ograć, kiedyś trzeba zrobić, spróbować ograć z jakimś tym pokazywaniem tętna, to zobaczycie, że 200 tętna będzie posiadane. Dobra, widzowie, jak już grałem, już mówiłem o pedantach historii, grałem w Alana Wake'a, a to nie jest taki horror, to jest takie dla dzieciaczków, kurwa, ale i tak był na tyle sobie psycha mi siadła. Przestań, duch padnie, tak? A nie, bo oni chyba tak mają, że nie ma... Przestań. 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 Oni chyba tak mają, że sobie... Dawaj, Tiago. Ciachamy niedźwiedzia. Tiago! Jest że tego, i grałem, słuchajcie, w Alana Wake'a, czy jak to się tam nazywa. To wystarczył jeden, kurwa, jumpscare. I ja tak, 700 kurwa serce mi biło i stwierdziłem, że nie dam rady. Ja się czułem, jakbym kurwa maraton przebiegł. Ja się czułem, widzowie, jakbym maraton zapierdolił po tym nagrywaniu Alana Wake'a. I chyba po 4 odcinkach nie dałem już rady, stwierdziłem, że nie gram, nie dokończam tej serii. Sporo w sumie jest takich odcinków, które stwierdziłem pewnego dnia, że po prostu czytam serii, że pewnego dnia nie wrzucam tego, bo nie wyszły tak fajnie, albo bo po prostu nie dałem rady. Teraz na przykład Darkest Dungeon, nie wiem czy zrezygnować, bo mam 13 odcinków, ale z drugiej strony to długa seria i nikt tego nie zobaczy. A z drugiej strony to 13 zmontowanych odcinków. Kiedyś też nagrywałem F1 i to jest motorsport symulator, coś takiego. Świetna gierka ogólnie, ale też nagrałem chyba z 15 odcinków i też tego nie wrzuciłem. Można do tego powrócić. To wydaje mi się będzie spoko. Jeżeli to odpowiednio rozegram. W ogóle to były spoko odcinki. Tylko nie wiem, kurwa, odjebało mi wtedy i stwierdziłem, że nie wrzucam tych 15 odcinków, czy tam ile tego było. Paczek powinno zadowolić Corteza, ale mnie kurwa nie zadowala. Ja tu muszę każdą paczkę odebrać, widzowie. Co ty Marvin odpierdalasz? Trzeba tutaj przeszukać każdą możliwą postać. Może będą mieli coś ciekawego, jak na przykład jakiś zajebisty amulet. Tam widziałem, była skrzynka. Gdzie tam udamy do tamtego miejsca? Tu jest jakiś górnik, którego nie przeszukaliśmy chyba. Czy przeszukałem? Nie pamiętam już. Nie, przeszukany. Nie pamiętam, spanikowałem kurwa, jak mnie wielki skurwesyn niedźwiedź czarny zaczął gonić. To mi psycha siadła. Magienne ziele, no wezmę. Idziemy, z każdą postacią sobie poradzę tutaj. Tylko są dwie, z które powinność. Co to jest, jakiś miecz?
dwie rzeczy, dwie postacie, fajne nawet rzeczy, z którymi sobie nie poradzę. Jeden to jest czarny niedźwiedź, a drugie to jest wąż morski. Więc na te rzeczy trzeba uważać. To jest zajebiste, że on ma przy sobie to, bo to kosztuje 120. Jest kurwa droższe niż złoto jebane. Jeszcze jak ja to sprzedam, to już w ogóle pewnie. Lewo, lewo, lewo. Szczególnie, że jestem myśliwym, to oni to kupią pewnie w chuj drogo. Żołnierska pika, ale zajebiste. Pokaż to. Co to za siekiera broń jest? My mamy taką, a to jest taka. Jo, ciekrinca. Biorę. Fajna. I za ile warta jest? No nie wiem, czy nie lepsza od... Nie, lepsza nie. Ale i tak siekiera broń. Trzeba przyznać. Dobra, zapisujemy i szukamy dalej. Dzisiaj widzę, będzie... Myślałem, że zrobimy jeden odcinek, później, w sensie, że zrobimy jedną misję, później drugą i ze trzecią jeszcze dzisiaj wciśniemy w odcinku, a tu się kurwa okazuje, że to nie są takie hop-siup misje, jak sobie wyobrażałem, że będą. Ja bym się nawet kurwa cofnął tylko po to, nie chcę mi się zbierać tych bagiennych ziel. Chciałem się tylko cofnąć po jedną rzecz, po te żelazo i je wydobyć, bo ja je zajebiście, po zajebistej cenie mogę sprzedać. Więc chyba się tam jeszcze udamy. To jest kurwa... Żabi skok, a że jesteśmy na bagnach, to nawet był śmieszny żart. Tu macie, że żaby, bo bagna i woda. Śmieszne. Dobra, idziemy, cofamy się do tej jebanej tej. Nie wiem, czy tego zioma też przeszukałem, zdążyłem chyba go przeszukać. Ale szukamy jeszcze, może natrafimy na jeszcze jakieś zwłoki, jakichś ludzi, którzy tutaj na bagnach się... Nieszczęśników, którzy na bagnach tutaj padli. Weźmy te złoże żelaza, póki mam kilo, to cik, cik, cik. Ja je fajne te samolotki sprzedam za bardzo fajną cenę. Więc kituwa. Nie wiem, czy tutaj wcześniej nie było jeszcze jednego samolotka. Do tego pewnie nie jestem. Był tam? Tu już widzę z wyjście, więc kurczę, zobaczmy. Nie, nie było. Na samym wejściu. Wiem, że były dwa, ale to raczej chodziło mi o ten na lewo i o ten na prawo tutaj. Przed nami. Wyjdźmy, zobaczmy, wydobądźmy. My za to naprawdę spoko siano dostajemy. Nie wiem, ile to jest warte. Nie wiem, czy to teraz znajdę w sumie w eku. Strasznie dużo rzeczy mamy w eku. No 20, czyli... No jesteśmy plus 600 golda jakoś na plus. Bo ten chłop nam zapłaci fajne pieniążki za to żelazo. To się tak wydaje, że to jest nic, ale każda potka, znaczy, że to jest nic, że to jest bardzo dużo i że mam 3000 i nie muszę, wiecie, grindować. Ale prawda jest taka, że tutaj kurwa każda potka na zręczność kosztuje 1,5 kafla i się okazuje, że fajnie, mamy 4000 i później 3000 zbroja, 1500 na potkę, jakąś znajdziemy u jakiegoś handlarza na zręczność, no i kurczę, nie mamy pieniędzy. Fajna tutaj muzyczka leci, już mówiłem tutaj, jak w ogóle przybyliśmy do tej lokalizacji w poprzednich odcinkach. Że naprawdę siekiera, nuta, podoba mi się west. Takie nucenie. No tutaj się udali reszta tutaj gagatków. O kurwa, witam serdecznie. Kolego, coś mi się wydaje, że ta skrzynia nie należy do ciebie. Ja tylko... Jasna cholera, Marvin, ty tutaj? Koen, ty stary draniu. Ciebie się tu nie spodziewałem. Na Londram zrobiło się zbyt gorąco. Orkowie są już blisko. Pewnie zaatakują z dnia na dzień. Ten statek to była ostatnia okazja, by brać nogi za pas. Słusznie zrobiłeś. No, ale tobie widzę, powodzi się nie najgorzej. Marvin, nieustraszony najemnik. No, ładnie, ładnie. Jakiś nasz ziomuś? Ty, zniknęliście tak nagle. Szkoda, że nie powiedzieliście. Pewnie wyruszyłbym z wami. Co słychać w Londram? Panika. Ludzie przygotowują się do walki, a inni, co mają odrobinę rozumu w głowie, kombinują, jak wydostać się z wyspy. Kto bogatszy, już dawno popłynął jak najdalej od wojny. A, i jest jedna sprawa, która może cię zainteresować. Tak? Szukają cię, Marvin. Przez tę sprawę z twoim ojcem... Nie byłeś przy tym, nie wiesz, jak było. Ja ci wierzę, ale uznałem, że warto ci o tym powiedzieć. Nie chcę do tego wracać. Swoją drogą, Jorn jest z tobą? Jorn zaginął jakiś czas temu. Porwano go. Cały czas go szukam. Przykro mi, stary. Chociaż
Jesteś pewien, że go porwano? Wszystko na to wskazuje. Dlaczego pytasz? No. Stary, nie pamiętasz, ile twój staruszek miał z nim problemów? Bez przerwy znikał i chodził na jakieś podejrzane spotkania. Dlaczego mi nigdy o tym nie powiedziałeś? Żeby mnie Jorn obił? Dziękuję ci bardzo. To spokojny człowiek, o ile nie nadepniesz mu na odcisk. Wracając do kwestii skrzyni. A, tak. Szczęście w nieszczęściu. Statek rozwalili orkowie. Mówię ci, wyłonili się jak jakieś widmo. Statek poszedł na dno, a mnie fale wyrzuciły. Jakie było moje zdziwienie, gdy parę metrów dalej znalazłem tę skrzynię. Jest pełna złota. Połóż mi z tą skrzynią. Podzielę się z tobą pół na pół. Na pewno nam niczego nie zabraknie. Cohen, jeśli ta skrzynia nie wróci do swojego właściciela, to już jestem trupem. W tym cała nadzieja na odszukanie Jorna. Patowa sytuacja. Może znajdziemy rozwiązanie korzystne dla nas obu? Mam pewien pomysł. Napakuj tyle złota do kieszeni, ile tylko jesteś w stanie unieść. I tak muszę iść po kogoś, kto tę skrzynię zabezpieczy. Jeśli pójdziesz ścieżkami do góry, znajdziesz tam winnicę. Tam cię pokierują dalej. Zresztą nikt nie Kurwa. Wie, ile złota było w tej skrzyni, więc jak trochę ubędzie, to nikt się nie zorientuje. Podoba mi się ten plan, ale widzę jeden problem. Jeśli zostawimy skrzynię bez opieki, to ktoś się na nią połasi. Co ty na to? Przypilnuję tej skrzyni, a gdy będziecie się do mnie zbliżać, zagwiszcz. To będzie sygnał, żebym cię zmywał. To mogłoby się udać. Dobra, to leć. Ja tu poczekam. No dobra. To są znajomi. W życiu bym się nie spodziewał spotkania ze starym druhem Cohenem. I to jeszcze do znaczącego skrzynię pełną złota. Tak czy inaczej, Cortez musi przedostać. Dostać ją z powrotem. Sam nie dotacham jej do przystani. Informowanie Corteza na tym etapie byłoby samobójstwem, ale Simon mógłby się tym zająć. Dobra, zaraz tam pójdziemy. I tak do tej przystani jeszcze ze 3 razy pewnie będziemy musieli wrócić. Także chillera. Zyskajmy trochę expo. Zabijmy jakiegoś tutaj pana węża błotnego. Chociaż widzę, że on chyba lekko zbagowany został. Tak jak mówię, najgorsze jest to, że te węże błotne mają hitboxy na samym dole. To się staje strasznie problematyczne, gdy próbujesz je ubić, bo dużo strzałów po prostu misuje się. Chodźmy dalej, zobaczymy, może jeszcze kogoś spotkamy tutaj ciekawego. Jak widać, udało nam się spotkać teraz, to też nie widzę powodu, co by nie spotkać kogoś za chwilę jeszcze ciekawego, albo jakichś ciekawych, nie wiem, zwłok, cokolwiek. O ile zwłoki mogą być ciekawe w ogóle. Ale w tym sensie, że uda się znaleźć coś w środku. Myślę, że mamy w ogóle na tyle rzeczy. A to co to kurwa? Co to było? Co się dzieje? Skurwibonku, będziesz do mnie... Kurwa. To nie jest Marvin... Taka gra, gdzie musisz łapać te strzały. To jest taka gra, w której musisz unikać tych strzałów. Nie wiem, chyba coś na odwrót robimy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na plażę poszukać, czy coś tu jeszcze zostało z naszych kompanów. Znaczy, kompanów. To duże słowo. Z lamusów piraciarskich, no i może z prawowitych ludzi, którzy próbowali czmyknąć przed wojną. Tu nic nie ma, idziemy dalej. W ogóle ta kwestia ucieczki przed wojną. Można mieć różne... O właśnie, to widziałem, taką krew tu widziałem. Ja zastanawiałem, czy ona... Powinienem podążać za śladami. Zastanawiałem się, czy ona mnie gdzieś doprowadzi. Bo tutaj płynąłem, szukałem tej paczki z bronią i natrafiłem tutaj na krew. Właśnie tutaj chciałem wrócić. A propos, można mieć dwa podejścia odnośnie wojny. Jedna to jest, że trzeba walczyć. Na drugie to jest, że trzeba uciekać. Ja osobiście jestem fanem spierdalania. Nie chodzi o to, że nie należy bronić rodziny albo coś takiego. Oczywiście za sprawę, którą lubimy, za sprawę, którą kochamy. Jeżeli kochasz ojczyznę, no to wiadomo, że trzeba walczyć. Ale jeżeli, kurczę, zależy ci na rodzinie, na tym, żeby przeżyć, na tym, by wiecie, ochronić swoją rodzinę, no to nie ma innego wyjścia niżeli ucieczka. Bo tak naprawdę to są chyba bardzo mądre słowa, które kiedyś słyszałem.
Na wojnie widzowie nie ma zwycięzców. Każdy coś zawsze traci na wojnie. I pytanie, na ile jesteś w stanie poświęcić dla idei. Na przykład jesteś w stanie dla idei poświęcić rodzinę, dziewczynę, żonę, dziecko. Alligatory. No nie są to najcięższy przeciwnicy. Szczerze, jak spotkałem te alligatory w tych w mieście, to sobie chyba ze 3 razy zobaczyłem, jaki przerażony. Miałem ze 3 razy zobaczyć ten odcinek. Dopadły ich. Nie mieli szans bez broni. Ale jeśli chodzi o damage i odporność na strzały, no to tak zwane to są bobki. Czynia z bizuterią. Ile to jest kurwa warte? Mam nadzieję, że Cortez nas tak kurwa ozłoci. Złota kobiety znalazły skrzynkę z biżuterią. Sądząc po ubiorze, wątpię, aby kobieta była jej prawowitą właścicielką. Oddam skrzynię Cortezowi. A jakby to sprzedać? Stary pierścień jakiś dostaliśmy. To już sobie możemy chyba dla siebie zachować. Pierścień odwagi, pożogi. No jakieś mamy tu fajne te pierścienie nawet. To jest też fajny. Zamiast na przykład many. Nie, bo to daje 30 punktów tym trafień. Ale to daje premię do zręczności, obrony przed ogniem. Premię do walki bronią dwuręczną. No z drugiej strony używamy broni teraz dwuręcznej. Nie jest to taki najgłupszy wybór. Wydaje mi się, że znaleźliśmy każdą możliwą postać martwą, jaką możemy znaleźć na tych bagnach. Nie wydaje mi się, że będzie tu jeszcze coś martwego. Rozumiem, że jak ten bagienny truteń w ogóle wybucha, to jeżeli będziemy niestety zbyt blisko, to on nam pierdolnie w twarz. Idziemy jeszcze do tej jaskini. Normalnie to się obawiam zwykłych jaskini, a co dopiero jaskini na bagnach, ale chuj, chodźmy. Do odważnych widzowie świat należy. Jest to prawda. O kurwa, co tu się dzieje, halo? Dobra, Jawart. Kto idzie? Jak mnie znalazłeś? Z doświadczenia wiem, że uchodźcy lubią chować się po jaskiniach. Uchodźcy? Uchodźcy to tchórze, którzy uciekają przed konsekwencjami. Ja przed niczym nie uciekam. No i to jest drugie podejście. Jeszcze raz mnie tak nazwiesz, to wybiję ci twoje piękne ząbki moim toporem. Spokojnie, interesuje mnie twoja szkatułka, a nie szukanie walki. O kolego. Teraz to przesadziłeś. Nie dość, że mnie obrażasz, to jeszcze chcesz mnie okraść z mojej własności. Za to zapłacisz mi krwią. Pokażę ci, jak południowcy obchodzą się ze złodziejami. No widzę, że sobie kurwa całkiem nieźle radzisz. Ewakuacja. Dawaj. Zobaczymy, czy twardzi na południe, jak mówię. Łukiem czy bronią? Chyba bronią, bo jesteśmy o wiele więcej w stanie stankować. O kurwa, mocny przeciwnik. No jest. Chociaż. O kurwa, no jest siekiera przeciwnik. Jest mocny gagatek. Ciężko będzie, widzowie. Ciężko, bardzo ciężko ugrać to na broń. Myślę, że nie mamy szans. Myślę, że będzie w cheat. Albo walka będzie trwała 40 minut. Umarłem. Nie, zblokował na szczęście. No, był blok robiony. Ajajaj. Brutalny skurwesynie. A więc taktycznie, bo to szkatułka prawdopodobnie Corteza. Uciekamy, widzowie. Ej, dziwne jest to, że wam się ładuje na ekranie, a ja mam, mi się nie ładuje. Mi jakby ekran staje i po prostu mam, że... taką myszkę, która się ładuje, takie kółko niebieskie. Zawsze myślę przy tym, że mi gierkę wywala. Mamy 44 minuty. Ja bym bardzo chciał zakończyć w dzisiejszym odcinku tę misję. I nie wrzucać tak z 50-minutowego odcinka. Uciekamy. Gonisz mnie nadal? Kurwa, gonisz mnie. Zostaw się, że obywatela. Rzeczpospolitej Polski. No ty kurwo. Obudzenie golema. Golem ci napierdoli. Dawaj, dzida. Ja zasekuruję trochę od tylca. No i wszystko. Dzięki panie golem.
Która wilka, Sisko. Pokaż jaki jest wpisik. Z kim spotkałem południowca, zaatakował mnie pomimo moich prób dogadania się. Znalazłem przy niej szkatułkę pełną kamieni szlachetny. Kortet na pewno będzie chciał je mieć. Znalazłem? No dobra, chodź ty, golem. Ty się na pewno... Chodź, przydasz się, kurwa. Ty będziesz mi czyścił wszystko, co ja nie mogę wyczyścić. Dawaj, bij to. Ciachaj, ciachaj, golem. No ciachaj rzecz, kurwa. No. Nie pięknie. Czyścimy, panie golem. Czyścimy. Póki go mamy, to wykorzystajmy go. Nic tu nie ma. Chodź, chodź, chodź. Rozpierdolisz tego trudnia, a ja sobie idę dalej. Ja idę do jaskini, a ty go rozpierdol. No i wszystko. To jest to doświadczenie. Ale na pierdol. Ale czynsie. Jak taka emotka na Twitchu. Pepe Bass chyba. Ale częściej. A właśnie widzowie, zapraszam na Twitcha, już mówiłem to pewnie 300 razy. No mocny był to przeciwnik, myślę, że bez golema mogło być ciężko. Ile w ogóle dostał ten golem HP? No nie dużo. Ale to nigdy nie wiadomo. Myślałem, że golem jest mocnym ziomem. A się okazało, że kiedy przyszło tutaj starcie z tym. Niczego tu nie znajdę. Kiedy przyszło zmierzyć się z kurwa z niedźwiedziem, to niedźwiedź go rozpierdolił. Więc nic tu nie ma, czego plądrować. Nic tu nie ma. Pyk. Bierzemy szkatułeczkę. Wydobędziemy złoże żelaza. Zaraz mi się kilowe odpierdoli pewnie. Chociaż no samolotka żelaza chyba idzie mu wolniej to rozpierdolenie się. Więc kituwa. Jak my ziomy, co? Panie golem. Ale wkurwiony z twarzy. Zbierajmy jakieś ciemne grzyby i szybko idziemy wykonać tą misję. Mam 48 minut odcinka, to jest wyeksploatowane złoże, to nie chcę. Wyeksploatowane. Idziemy, wracamy tam, gdzie wrócić mieliśmy, czyli do pana szefa Corteza. Wydaje mi się, że oczyściliśmy chyba wszystkie możliwe bagna, jakie były do oczyszczenia. Nie wiem, czy... No tu jest ten ziomuś, to jest jakiś niszczyciel konarów, co to jest? Ło, fajna broń. Czy fajna? W sumie chujowa. Wymaga za dużo siły i za mały damage robi, jak na taką siłę. Wracamy tam, gdzie wrócić mieliśmy. Tu jest jakaś jaskinia? Co tu się znajduje? O! Nic tu nie ma. A, pamiętam, tutaj transakcję robiliśmy, okej. Okay. Tutaj była transakcja? Okej, okay, bo już chyba ogarniam tą drogę na pamięć, nie? Bo tutaj jest wejście. Prawda? Do przystani? A nie, to jest do winnicy! Gdzie my do tej przystani musimy iść? Halo? Zgubiłem się trochę. Idziemy do tej kurwa winnicy idziemy. Ej. Znaczy do winnicy, gdzie my do tej przystani mamy iść? Mapa. Południowe bagno, no ta, ale jakby chciałbym przystań kurwa. Jak się tu do tej przystani dostać? Kompletnie, żem zapomniał. Myślałem, że przed chwilą, to są moje słowa, przed chwilą, nie? Znam bagna już na pamięć. Tymczasem ja, kurwa, gdzie my jesteśmy? Nie no, teraz chyba dobrze idę na stówę. Musimy tam poinformować o wszystkim, co się zadziało i oddać tą misję. Misja wykonana. Mission complete. Soldier. Przeszukiwałem go? Przeszukiwałem. Dobra, wydaje mi się, że odzyskaliśmy chyba serio wszystko, co było do odzyskania. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś by się znalazło jakieś miejsce, w którym mógłbym coś odzyskać. Więc idziemy. Nie gadamy jeszcze z Cortezem, bo Cortez będzie wkurwiony. Trzeba pogadać z kimś, kto mi pomoże. A kto miał mi pomóc? Wydaje mi się, że jeden z jego tutaj przydupasów, który tam go strzeże. Ten w takiej bandanie chyba. Ile dobrze kojarzę. Może pogadamy też z tym, z Becketem, czy jak on tam miał? Becket. A, dawaj mieszka. No dzięki. Słuchaj, jesteś potrzebny pomocy, Simon. Znalazłem coś. To dobrze, bo Cortez jest wściekły. Tak wściekły, że jedno złe słowo, a posieka nas obu na kawałki. Na bagnie ktoś próbował przeciągnąć dużą skrzynię ze złotem. Ja mam jeszcze trochę roboty, ale jeśli ktoś przy niej nie stanie, to obawiam się, że prędzej czy później ktoś ją nam zwędzi. Na pewno pochodzi z transportu? A z czego? Skrzynia obładowana złotem magicznie pojawiła się na środku bagna. Dobra, chodźmy. Dobra, to idziemy jeszcze tutaj z panem Simonem. Tu
Słuchaj, idź, a ja się kimnę. Tak się umówimy, co ty na to? Czego tu szukasz? Pobiegłeś beze mnie? Widzisz, to a nie. Nie było takie trudne. Gdzie jesteś, Simon? Słyszę twój głos. Simon! Gdzie jest Simon? Rodrigo? Simon tam pobiegł? Kurwa, mogę być z nim jednak. Zaraz się okaże, że coś się zbuguje. Ale to skakanie, ta zwinność, to się bez zapłacało. Serio, bym tyle pitągu na potki wypierdalał, żeby tak się poruszać. A tak w 3 sekundy będziemy na miejscu zaraz. Idziemy. A, jest Simonik. No i gotowa. Nie musiałem na ciebie czekać. I gdzie ta skrzynia? Co ty robisz? Chcesz zwabić do nas potwory? Przepraszam, to z nerwów. Skrzynia jest już niedaleko. No, to chodźmy dalej. No to chodźmy. Nie ma naszego? Nie ma, jest cała skrzynia. Bierzemy skrzynię, wracamy, oddajemy misję. Cortez nas awansuje. Dowiadujemy się, gdzie jest nasz brat Jorn. Widzowie, zapomniałem to powiedzieć na samym początku, więc powiem to na samym końcu. Zaczął się dobierać do skrzyni. Ale to zaraz. Po rozsypanych monetach dookoła. Posprzątam to, ale Cortez za nic w świecie nie może się o tym dowiedzieć. Dobra, ja jakoś dotacham to do przystani. Ty spróbuj znaleźć coś jeszcze. Plan wypalił. Cortez uciekł i z tego co widziałem wziął więcej złota niż się tego spodziewałem. Simon nie zamierza informować Corteza, że ktoś dłubał przy skrzyni i bardzo jest to świetna informacja. Sprzedaj głowę polnego pełzacza. Nie mam już głów polnego pełzacza. A sami nie możemy tej skrzynki otworzyć? Nie możemy. Dobra, Simon to jakoś dotacha chyba, tak? Dasz radę jakoś? Kurwa, ciężko ci idzie, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz. No, kurwa, ciężko ci pójdzie. Myślę, że taka skrzynka sporo waży. Pewnie z 50 kilo, zależy ile tam jest złota, nie? Ale myślę, że 50 kilo to przynajmniej nawet. Myślę, że więcej, jeżeli była wypchana złotem. My już mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Wydaje mi się, że Cortez nas nie zabije. Także wracamy. Informujemy Corteza i kończymy dzisiejszy odcinek, bo już 52 minuty, więc szybko. Cyk. 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 Cyk, kurwa. Małymi kroczkami do celu, widzowie. Kimniemy się, to może on już przytacha tą skrzynię. I gituwa będzie. Mam nadzieję, że to przytacha, się nie okaże, że nie wiem. Widzisz, to nie było takie trudne. Nagle mu się nie udało wykonać misji albo coś takiego. W ogóle skleiłem fajne słuchawki. Działają, nawet się trzymają zajebiście. I LEDy naprawiłem znowu, bo się zerwały. Dobra, witam. Witam Corteza. Ej, ty. Jeśli chodzi o transport... Niech to szlak. Nic nie może iść po mojej myśli. Zawsze jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że nie byłeś na tyle głupi, by wracać bez moich towarów. To cały sprzęt, jaki udało mi się znaleźć. Rozumiem. Czy masz mi coś jeszcze do przekazania? Na środku bagna była skrzynia pełna złota. Ktoś się już do niej dobrał, ale większość została. Nie wiem kto i jak ją tam przytargał, ale zabezpieczyłem ją z Simonem. Miałem chyba tego nie mówić, że ktoś się dobrał. Nie znalazłem nikogo z załogi Becketa. Wszyscy musieli pójść na dno ze statkiem. A żywy towar? Nie spotkałem, a nawet jeśli dotarli na brzeg, musieli zostać wykończeni przez bestie. Becket mi za to zapłaci, jak nigdy potrzebowałem nowych ludzi. Przeczesałem całe bagno i okolice. Co wyrzuciło morze, wróciło do ciebie. Straty pewnie byłyby większe, gdybym wyznaczył do tego zadania kogoś innego. Masz tu przyszłość, Marvin. Dobrze się spisałeś. W nagrodę weź ten pierścień. Wiedz, że hojnie wynagradzam skutecznych ludzi. Teraz czas policzyć się z Becketem. Wiesz, dlaczego statek poszedł na dno? Becket nie był na tyle łatwy. O kurwa, coś oddałem, a co otrzymałem? Sztuki złota, jakiś pierścień, dobra. Mówię o orkach, mówię. Orkowie zaatakowali statek. Z tego co mówił Becket, nie mieli szans na ucieczkę. Gdyby był odrobinę lepszym kapitanem niż kłamcą, to dałby radę. Orkowe galery nie należą do najszybszych.
Nie będę ryzykował. Przemyt trzeba zamknąć, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Zabij go. Nie będzie nam potrzebny, a za utratę statku ktoś musi odpowiedzieć. Nie widzę lepszego kandydata. Sam mam z nim rachunki do wyrównania. No widzisz, tym lepiej, że zajmiesz się nim osobiście. No i wszystko, widzowie. Witam Beketa serdecznie. Ja to tylko wykonać, jak zakłócę i kończę odcinek. Wreszcie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie wiem, czy chłop wiedział, chyba nie wiedział, ale podpisał pakt na śmierć. Inaczej bym się do tego zabrał. Wróciłem. Znalazłeś coś? Dobra, pal licho z tym, co znalazłeś. Skoro żyjesz, to musiałeś już być u Cortesa. Tak, mieliśmy bardzo przyjemną pogawędkę. Przede wszystkim dlatego, że dotyczyła ciebie. Chyba mu nie powiedziałeś o orkach. Ja nie. Simon to zrobił. Skąd Simon wiedział? Nie mówiłem mu nic na temat orków. Nie mogłem się powstrzymać i musiałem komuś powiedzieć, co leży mi na sercu. Niech cię szlak! Zostanę bez pieniędzy! Wiesz, jak kosztowny jest mój styl życia! Pieniądze nie będą ci już potrzebne. Cortes rozkazał mi cię zabić. Ale subtelnie. Marek, kolego, na pewno znajdziemy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Co proponujesz? Zawsze możesz powiedzieć Cortesowi, że nie żyje, a my z Patem spokojnie sobie odpłyniemy z przystani. Przy tylu świadkach chcesz oszukać Corteza? Czy ty już całkiem straciłeś rozum? Dobra, zmiana planu. Na niego, Pat! No i po co, Pat? Ty też się bijesz. Przestań, poczekaj, muszę cię namierzyć, a nie mogę. No i po co, Pat? I po co? Mogłeś to pewnie przeżyć. Beckett nie chciał się poddać i próbował mnie oszukać. Szkoda, że przez niego zginął także Pat. No właśnie, Cortes musi dowiedzieć się, że zadanie zostało wykonane. Kompas. Delikatnie zdabiony kontas. Kompas wciąż działa. Pokaż. Możemy go użyć? Kompas? Pokaż. Nie mogę niestety. W ogóle dostaliśmy jakiś tego, jakiś pierścień. Pokaż też ten pierścień. Co to był za pierścień? Halo, halo, halo. Tego amulet Leny? Wow. Dobra, później to ogarniemy, bo dzisiaj 57 widzowie minut odcinka. Idziemy oddać tylko misję Cortesowi i pogadać z nim jeszcze. No, dzisiaj wyjątkowo długi odcinek. Beckett nie żyje. Jestem ciekaw, czy próbował się wykupić. Co ci proponował za życie? Złoto? Klejnoty? Próbował. Chciał mnie oszukać. Pat również mnie zaatakował. W takim razie domyślam się, że też nie żyje. I tak marny był z niego pożytek. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Dzięki czemu jesteś teraz o krok bliżej poznania dużego Bena. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa. Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpładać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Dobra, widzowie, dalszą część pogadamy sobie w następnym odcinku. Chciałem powiedzieć, że z tego co dobrze liczę, jest to 52 odcinek Giereczki. Miałem to powiedzieć na samym początku, to znaczy, że właśnie dzisiaj historycznie przebijamy najdłuższą serię z Fallouta 3, jaką kiedykolwiek nagrałem w historii 7-letniej nagrywania na YouTube. Tyle, dzięki, że tak licznie oglądacie te odcinki i widzimy się w następnym już dzisiaj, bo odcinki są dwa razy dziennie, o ile dobrze liczę, że dzisiaj. W każdym razie w następnym się widzimy, czy to drugi, czy to pierwszy odcinek, nie wiem, który to jest jakby odcinek, bo jeżeli jest drugi, no to widzimy się jutro, ale jeżeli jest pierwszy, no to widzimy się dzisiaj jeszcze. No nie, w każdym razie dwa razy dziennie, dzięki jeszcze raz za wszystko, za nowe suby, pozdrawiam serdecznie.
Zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij na Twitcha, Instagrama, zostaw followa i dzwonek. Do zobaczenia, chciałbym tak na 59. Trzymajcie się ciepło, cześć!